Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony z Invest.pl. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z rynkami finansowymi. Bardzo ciekawy tydzień za nami, gdzie bitcoin dobijał do prawie niemalże 60 tysięcy dolarów. Złoto zaatakowało ponownie 1770, srebro cały czas się trzyma bardzo wysoko. Giełdy amerykańskie, po tym jak zrobiły historyczne szczyty, zaczęły robić większą korektę. Dzieje się dużo, dzieje się i zmienia się bardzo dużo, e, dlatego warto zwracać uwagę na poszczególne instrumenty, co się tutaj dzieje. Zaczniemy od miedzi, która ma wpływ dla Polski, dla polskiego złotego i dla KGHM-u. E, miedź drożeje aktualnie... E, 1%, ale po drodze już to było 5%. Dzisiaj, patrząc na wykres tygodniowy, warto zauważyć, że te wzrosty w zeszłym tygodniu tak naprawdę były bardzo silne. Dobiły do poziomów widzianych ostatnio w 2011 roku, a pamiętajmy, że 2011 rok to, była, to był szczyt hosy na metalach szlachetnych i także technologicznych, w związku z tym te poziomy są zdecydowanie, zdecydowanie wysokie. Odpowiedzialny za to jest popyt, który tutaj cały czas szaleje, oczekiwania na temat tego, że będzie dalej utrzymany bardzo wysoki. No, elektryfikacja, zmiana tak naprawdę elektryfikacji w postaci czy to nowych odnawialnych źródeł energii, postawiania nowych fabryk, nowych sieci, to wszystko powoduje, że cały czas zapotrzebowanie na mieć jest ogromne, infrastruktura się rozwija. Tak samo Samochody elektryczne, to wszystko też wzbudza coraz większe zainteresowanie. Natomiast jakby, na, jakby nie patrząc, mieć jest jednym z najbardziej powszechnych metali wykorzystywanych w produkcji wszelkiego rodzaju. W związku z tym cały czas popyt jest bardzo wysoki. Natomiast warto zauważyć, że już od pewnego czasu rynek notuje coraz to wyższe poziomy bez żadnej większej korekty. I tak naprawdę te wzrosty, które obserwujemy teraz, są jednymi z najbardziej dynamicznych wzrostów w, od początku hossy, która panuje od marca. Tak naprawdę po dołkach rynek nieustannie cały czas rośnie. Jeżeli prawdą jest to, że mieć jest instrumentem, który wskazuje przyszłość dla gospodarki, to ona ta przyszłość jest bardzo świetlana i warto o tym pamiętać. Natomiast teraz rynek rozpoczął jakąś korektę. Bardzo ważny poziom to jest 403 dolary. Wybicie tego poziomu w dół oznaczać będzie pogłębienie się i być może atak na 382-380 dolarów. Jeżeli uda się cenie utrzymać ten poziom, to będzie to świadczyło dalej o bardzo silnym rynku wzrostowym. Natomiast jeżeli chodzi o rynek KGHM, tutaj mamy zamknięcie luki. Zauważmy, że rynek zamknął lukę na, na 212 zł, co było też bardzo ważnym miejscem i jednym ruchem to zostało zamknięte. Ponieważ cenie udało się gdzieś tutaj obronić ten poziom 175 zł, to można powiedzieć, że na razie ten bazowy scenariusz to, to jest jednak dalej wzrostowy. Tyle tylko, że biorąc pod uwagę jakby korektę, która potencjalnie się może wydarzyć, na miedzi trzeba być ostrożnym. Też warto pamiętać, że KGHM bardzo mocno drożał wtedy, kiedy mieć stała, więc teraz jakby wyrównują się te dwa instrumenty między sobą. 220 zł jest teraz oporem. Jak uda się cenie wybić 212, wsparcie mamy na 199, 198 zł i później finalnie 177, 175. W tym ujęciu warto też spojrzeć na polskiego złotego, który dzisiaj e, traci na wartości, także wszystkie ryzykowne aktywa poza Miedzią i KGHM e, tracą również, więc tutaj też obserwujemy to między dolarem do polskiego złotego m, oraz euro do polskiego złotego, ale wszystkie te instrumenty tak naprawdę stoją w miejscu bez, bez jakiejś większej zmiany, więc tutaj cały czas rozgrywa się tak naprawdę przyszłość polskiego złotego, dopóki jesteśmy wewnątrz przedziału między 3,66 a 3,76 to mamy bardzo stabilny kurs, który nie zmierza w nic konkretnego na ten moment, jedynie zachowuje się bardzo popytowo fundo do polskiego złotego, który ze względu na dro drożyznę na funcie, bardzo ładnie szedł w górę, dzisiaj mamy odreagowanie na samym funcie lekkie, natomiast tutaj fund do polskiego złotego, tego notuje nowe szczyty, dobijamy do poziomów z 2020 roku. Przypomnę, że te poziomy są poziomami niższymi niż na wszystkich, nie są to historyczne szczyty, podobnie jak na dolarze czy na euro, dlatego że ze względu na Brexit bardzo mocno funt taniał i to też było widoczne właśnie na tym kursie. Na ten moment 5,22 to są poziomy bardzo ważnego oporu. Wybicie powyżej powinno skierować cenę w kierunku 5,40. I to by były już takie poziomy w okolicach wyprzedaży, właśnie związanej z Brexitem. Już pomału byśmy dobijali do tych poziomów istotniejszych. Widać, że fund na ten moment przyciąga. Kapitał cały czas bardzo mocno. Dużo się dzieje na rynku kryptowalutowym. Ethereum wybiło poniżej ostatniego potwierdzonego dołka na 1900 dolarów, po tym jak do 1980, nawet do 2000 w weekend udało się dobić. Biorąc to pod uwagę, można zaznaczyć, że teraz poziom 1800 dolarów jest istotnym poziomem wsparcia. Natomiast kluczowym dla zachowania trendu wzrostowego na wykresie dziennym jest poziom 1662, więc na razie trend wzrostowy na kryptowalutach trwa. Utrzymanie się w tym trendzie wzrostowym, czyli właśnie zatrzymanie się powyżej tych spadków powyżej 1662, powinno otwierać drogę dalej do wzrostów. Natomiast tutaj dużo zależy od tego, jaki będzie sentyment na rynku globalnie, tak? czyli poza Ethereum, co się jeszcze będzie działo na. Bitcoinie, gdzie mm, tutaj też mamy w weekend cena dotarła prawie do 60 tysięcy złotych, teraz mamy ruch w dół, ruch korekcyjny do 55, natomiast warto zauważyć, że 60 tysięcy dolarów to jest 100% od dołków, które były robione jeszcze miesiąc temu, więc naturalnie rodzi się chęć na pewno realizacji zysków przez część inwestorów, którzy kupowali w tym czasie. Zresztą, jeżeli ktoś nawet niedawno kupował, czyli na początku lutego, no to w ciągu dwóch tygodni, no trzech trzech tygodni mógł zarobić 100%. Więc w związku z tym ta chęć do realizacji zysków może być duża, ale na razie rynek się utrzymuje w trendzie wzrostowym. Ostatnio potwierdzony dołek jest na 50 tysiącach dolarów, 50 800 dolarach i rynek na ten moment ten poziom respektuje. Więc moim zdaniem, moim zdaniem dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu to jest to... Jest to, jest to poziom po prostu istotny. I teraz jeszcze na wykresie dziennym warto zauważyć, że ten ruch wzrostowy jest na tyle dynamiczny, że z tej perspektywy patrząc, tak naprawdę 45 800 dolarów jest dopiero istotnym poziomem wsparcia, więc no tutaj te okrągłe 50 tysięcy powinno przykuwać oko inwestorów. Dużo się dzieje również na metalach, o których już sobie wstępnie powiedzieliśmy przy okazji miedzi. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na odbicie na rynku złota. Dzisiaj złoto drożeje o prawie procent. Na razie jest to przede wszystkim z wykresu 4-godzinowego załamanie trendu, więc to jest informacja pozytywna dla rynku złota. Natomiast z perspektywy wykresu dziennego, dalej to można potraktować jako tylko korektę. Poziom oporu jest 1815-1810 dolarów. Do tego prawdopodobnie rynek teraz zmierza pomału. Jeżeli udałoby się cenie wybić ponad szczyt na 1853, można by było powiedzieć śmiało, że wracamy do konsolidacji, czyli kierunek 1940 znowu był. Byłby istotny, a po drodze opór na 1870. Wybicie poniżej 1760 byłoby wskazówką do tego, że rynek otwiera się na 1680 dolarów, ale prawdopodobnie ten spadek byłby wtedy bardzo dynamiczny, dlatego że no, widać, że ten poziom jest broniony. Tak? Cały czas tutaj mamy dość mocno, mocny, jednak popyt. Platyna dzisiaj, podobnie jak srebro, trochę gorzej sobie radzą niż złoto, ze względu właśnie na gorszą sytuację na indeksach. No i teraz platyna i srebro y, są tak trochę między młotem a kowadą. Czyli z jednej strony Problemem są akcje, indeksy i sentiment risk off. Natomiast pozytywne jest zaangażowanie właśnie jako zabezpieczenie przed inflacją, czyli złoto, srebro i platyna pod tym względem też chodzą podobnie. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie platyna i złoto bardzo, bardzo się rozjechały. To platyna nadgania za złotem, to co było przez długi, długi czas w tyle. Srebro również utrzymuje się wyżej aniżeli złoto, głównie ze względu na. Na wcześniejsze zainteresowanie technologiczne, a teraz, właśnie, jakby wsparcie z rynku złota. Natomiast ta rozbieżność jest dość duża i teraz albo złoto dogoni do srebra, albo srebro zacznie spadać do złota. Zobaczymy, w którą stronę rynek ostatecznie pójdzie. No, technicznie przepraszam, technicznie rzecz ujmując, tutaj rynek bardzo ważny opór ma na 27 dolarów, 70, 80 centów, te szczyty tutaj są niezwykle istotne, rynek próbował je pokonywać wielokrotnie, nie udawało mu się, raz, drugi, trzeci, więc jeżeli uda się w końcu to pokonać, to rynek powinien przyspieszyć i bardzo ważny opór będzie wtedy na 28,50, 29 oraz finalnie 30 dolarów, a wybicie 30 dolarów powinno kierować nas wyżej, tutaj mamy później 31 dolarów, 34 oraz 37. No, wiele analiz wskazuje na to, że inwestorzy spodziewają się jakiegoś ruchu w kierunku poziomu około 50 dolarów. Natomiast jest to o tyle trudne do prognozy, czy też do wykorzystania, dlatego że rynek srebra jest bardzo dynamiczny. Zresztą wyczyszczenie, nazwijmy to stop lossów, które tutaj miało miejsce w zeszłym tygodniu, mogło też wystraszyć część inwestorów i teraz właśnie kluczowe jest to, żeby pokonać opory, żeby to zaufanie wróciło. Więc teraz spacząc tutaj z wykresu dziennego, tak, warto zauważyć, że ten poziom 27,70 dolarów, jak on zostanie pokonany, to powinien naprawdę ten ruch pojawić się podobny jak miał miejsce tutaj. Natomiast nie wolno tylko myśleć o jednym kierunku, trzeba cały czas być przygotowanym na każdy scenariusz i teraz kluczowym poziomem cały czas wsparcia jest taka szeroka strefa i tak naprawdę jej górne i dolne ograniczenie, czyli górne ograniczenie na 26,80, a dolne na 26 dolarach. Finalnie wybicie 26 dolarów będzie bardzo negatywną informacją dla rynku srebra, który może spowodować przejście w długookresowy trend boczny w wyczekiwaniu na zmianę sytuacji globalnej na rynkach. I na koniec zerknijmy jeszcze na pallad, a później na rynek ropy. Pallad dzisiaj próbował ładnych wzrostów na początku sesji, zostało to oddane. No pallad znowu jest trochę między młotem a kowadłem, podobnie jak platyna, ze względu na poprawę sentymentu, sentymentu na rynku metali powinien rosnąć, natomiast z drugiej strony mamy cały czas problem na giełdach, bo tam obserwujemy spadki, więc palat też się waha w jedną i w drugą stronę. S&P 500 wygenerowało dzisiaj alert y, związany z głową, z ramionami. Mamy lewe ramię, głowę oraz prawe ramię. Wybicie linii szyi powinno kierować cenę niżej w stronę 3836, 3800, a później 3757. Zanegowaniem tego scenariusza spadkowego byłby powrót ponad poziom 3935, a już wzrosty powyżej 3935. Byłyby sygnałem, że tutaj ten rynek nie chce spadać. Na wykresie dziennym ta, średy, ta linia trendu już nie ma znaczenia, ale średnia krocząca, 21 okresowa wykładnicza średnia, teraz jest właśnie testowana. Później drugą 55 okresową mamy na 3780, więc to jest między poziomem klasycznym a moim docelowym, wynikającym z poziomów Fibonacci'ego, wynikających też z tej głowy z ramionami. W związku z tym, na ten moment rynek walczy, jeszcze próbuje się zachować, żeby nie spadać, ale. No na razie to podbicie jest stosunkowo niewielkie. No, na razie trwa ruch spadkowy. Na niemieckim DAX-ie trochę lepiej ta sytuacja wygląda. Te spadki były słabsze, i podbicie trochę silniejsze. Natomiast też i w zeszłym tygodniu rynek był no, bardziej w konsolidacyjnym przestoju, aniżeli SP500, bo SP500 ten szczyt potrafiło zrobić wyżej i to ramię też troszeczkę wyżej. No, a na DAX-ie tego się nie udało zrobić. Wybicie poziomu 13800 powinno skierować cenę niżej. No i na koniec zerknijmy tę ropę, która też, yy, biorąc pod uwagę giełdy, powinna się kierować na południe. Zauważmy, że też mamy formację głowy z ramionami. Mamy lewe ramię, takie trochę bardziej krzywe i rozbudowane, prawe ramię i głowę. No i przede wszystkim mamy wybito ostatnio potwierdzony dołek na wykresie H4, może wróćmy uwagę, tak? czyli ten poziom 59 dolarów. To wszystko wskazuje, że powinna cena na rynku yy, ropy spadać w kierunku 57 dolarów, a Później w kierunku 55,47 dolarów. Tyle z mojej strony. Życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam Marcin Tuszkiewicz.